Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Kiedyś znałam pewne małżeństwo. Nie byli zbyt zamożni, nie jeździli dobrym autem i nie mieszkali w pięknym domu. Nie wyjeżdżali też co roku na wakacje. Każdego roku jednak uprawiali truskawki i odkładali ciężko zarobione pieniądze. Nawet dzieci, gdy dorosły, zamiast jechać na wakacje, pomagały swoim rodzicom. Wszyscy dziwili się, jak tak można żyć. Przecież każdy potrzebuje w życiu odrobiny luksusu, odpoczynku. Nikt nie wiedział jednak, jaki był ich plan na życie. Dlaczego to robili? Dlaczego robili rzeczy, które były trudne? To, co stawia bardzo skutecznie działających ludzi ponad tymi, którzy nie potrafią znaleźć motywacji do działania, jest fakt, że ci pierwsi robią rzeczy trudne, których ci drudzy nie znoszą robić. Ludzie z jasno określonym życiowym celem codziennie doświadczają szczęścia jego realizacji i przybliżają się do jego spełnienia. Poza tym potrafią na jakiś czas zrezygnować z chwilowych przyjemności po to, żeby za chwilę cieszyć się długofalowym szczęściem. Dlatego sami godzą się na pewne niewygody i dzielnie stawiają czoła wszystkim swoim chwilowym zachciankom. I co się dzieje? To, co było trudne i niezbyt miłe, z czasem staje się łatwiejsze, pozostaje oswojone, bo trening czyni mistrza i już tak nie doskwiera. Obawy, poświęcenie, znój i poczucie niesprawiedliwości znika, bo oto na horyzoncie życia szczęśliwie pojawia się osiągnięcie celu. A co stało się z naszą rodziną? Jakież było zdziwienie wszystkich, gdy ludzie ci pewnego razu zupełnie przestali pracować. Stać ich było na wyjazdy na wakacje 2 razy do roku po kilka miesięcy. Z ich twarzy biło szczęście i wzajemne zrozumienie. Co było ich sekretem? Oto wszystko tłumacząca histeryjka zaczerpnięta z Robina S. Sharmy. Pewnego wieczoru ojciec odpoczywał na kanapie z gazetą w ręku po ciężkim dniu w pracy. Jego mały synek bardzo chciał się z nim bawić, więc nieustannie mu przeszkadzał, zwracając na siebie uwagę. Przyniósł mu nawet pokazać swój rysunek kuli ziemskiej. Ojciec, będąc już bardzo zmęczonym i mając wszystkiego dość, wyrwał synkowi rysunek, podarł go na drobne kawałki, mając nadzieję na chwilę spokoju, oddał go synowi i rozkazał: "No, synu, poskładaj z powrotem cały rysunek." Myślał, że maluchowi zajmie to jakiś czas i już cieszył się na chwilę odpoczynku, by wreszcie dokończyć czytanie swojej gazety. Po niespełna minucie chłopiec wrócił jednak z idealnie ułożonym rysunkiem kuli ziemskiej. Zdumiony i zaskoczony ojciec oderwał się od czytania gazety i krzyknął: "Jak ty to, synu, zrobiłeś?" A chłopiec na to grzecznie, spokojnie i z uśmiechem odpowiedział: "Tato, po drugiej stronie był rysunek człowieka. Ja tylko poskładałem człowieka, a świat sam się ułożył." Okazuje się bowiem, że szczęście przychodzi poprzez stopniowe dążenie do wartościowego celu. Jeśli robisz to, co kochasz, jesteś skazany na sukces. To często wiąże się z ogromną odwagą i wyjściem ze swojej strefy komfortu. Ponadto trzeba być odpornym na gadanie wielu nieżyczliwych ludzi. Będą cię wyśmiewać, wytykać palcami twoją drogę, twoje ryzyko, ale gdy dojdziesz do ładu z samym sobą, świat sam się poukłada. Gdy głowa, ciało i charakter wejdą na wyższy poziom świadomości, szczęście samo do ciebie przyjdzie i wypełni twoje życie. Musisz jednak codziennie nad sobą pracować i nieustannie się rozwijać. Dziś krótko, dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie, do następnej środy.